Zespół powstał w roku 2015, więc mamy już dosyć duże doświadczenie w konstruowaniu takich pojazdów. Tak naprawdę duży rozwój zespołu zadział się przez ostatnie 2 lata, kiedy to zaczęliśmy projektować bolid, który zaraz Państwo zobaczą. W poprzednich latach rozwijaliśmy konstrukcję z roku na rok. Obecna konstrukcja to jest efekt naszej tak naprawdę 3-letniej pracy projektowej. Zwieńczeniem prac zespołu jest start w międzynarodowych zawodach i rywalizacja na różnych płaszczyznach z innymi zespołami studentów z całego świata. Cykl, w którym startujemy, tak jak wspomniałem, nazywa się Formuła Student. Są to najbardziej prestiżowe motoryzacyjne zawody studenckie dla studentów inżynierów na świecie. Wydarzenie trwa praktycznie cały sezon letni i odbywa się w różnych krajach. Same zawody dzielą się na konkurencje statyczne, podczas których pokazujemy umiejętności takie jak kreatywność, umiejętność tworzenia i zaprezentowania planu biznesowego oraz zarządzanie finansami zespołu. Ale wisienką na torcie takich zawodów są konkurencje dynamiczne, w których sprawdzamy możliwości i osiągi naszego bolidu i porównujemy je z osiągnięciami innych zespołów z innych uczelni technicznych z całego świata. Dla mnie to jest wielka przyjemność, że mogę być w takim miejscu z takimi ludźmi, którym się chce wymyślać, chce projektować, chce działać i doprowadzić do tak wspaniałego produktu czy końcowego efektu, jakim jest, mam nadzieję, bolid, który dzisiaj zobaczymy. To jest marzenie nauczyciela akademickiego, żeby mieć takich młodych ludzi, którzy takie rzeczy mogą tutaj wykonać. Także z całego serca gratuluję, niezmiernie się cieszę, trzymam za Was kciuki. No i myślę, że wspólnie z dziekanem postaramy się, aby ta inicjatywa mogła rozkwitnąć i jeździć jeszcze szybciej niż w tym roku, albo w kolejnym. Także wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich wspaniałych młodych ludzi. Bardzo Wam za to dziękuję. Wielka radość dla nas. Trzymam za Was kciuki. Bardzo. Cieszę się niezwykle, że takie grono studentów z różnych miejsc potrafiło się razem zebrać i stworzyć coś naprawdę, coś o wysokim standardzie technicznym, tak bym to nazwał. Czyli zaawansowana inżynieria materiałowa, zaawansowana dynamika maszyn, system elektroniczny, informatyka, wszystko tu jest. To jest właśnie to, czego chcemy na naszej uczelni, na naszej alma. Serdecznie gratuluję.